Po godzinie 14 z jeziora w Wąsoszu strażacy wyłowili dwa ciała. Są to poszukiwani od poniedziałku chłopcy w wieku lat 15 i 16. Ciała te zostały zidentyfikowane. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którego decyzją ciała zostają zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Ta sekcja zwłok ma odpowiedzieć na pytanie, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci tych chłopców. Na miejscu pracował cały sztab ludzi od poniedziałku, strażacy, woprowcy, policjanci. Również pojawił się na miejscu pan wojewoda, a także komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Prócz służb pracowały również urządzenia, a także zwierzęta. Były policyjne psy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, które są wyspecjalizowane w wyszukiwaniu zwłok ludzkich w wodzie, a także strażacy pracowali przy użyciu sonarów, które na podstawie fal identyfikują obiekty pod wodą. I właśnie jeden z tych sonarów pokazał, że w wodzie mogą być zwłoki ludzkie, co też zostało potwierdzone przez płetwonurków, którzy po wejściu w miejsce wskazane przez sonar wyciągnęli z tego miejsca zwłoki poszukiwanych przez nas chłopców. Poszukiwania w dniu dzisiejszym zostały zakończone ze skutkiem pozytywnym, niemniej jednak finał tych poszukiwań jest bardzo tragiczny. Będziemy w tej chwili wyjaśniać w prowadzonym postępowaniu, jaka była przyczyna śmierci tych chłopców, a także jakie były okoliczności towarzyszące.